Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jakub Lacher i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę zatytułowaną Kryzys polsko-białoruski i rosyjska aktywność w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasi dzisiejsi goście są nimi pan Grzegorz Kuczyński, ekspert Warsaw Institute oraz dyrektor programu euroazjatyckiego. Dzień dobry panie Grzegorzu. Witam, dzień dobry. Kolejnym naszym gościem jest znamienity pan profesor Piotr Bajda, wybitny ekspert tematyki środkowoeuropejskiej związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Naszym ostatnim, ale jak to mówią, last but not least gościem jest pan Tomasz Grzywaczewski, ekspert European Foreign Affairs. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dziękuję bardzo za dzień dobry, witam państwa serdecznie. Temat naszej debaty, kryzys polsko-białoruski, nie znika z głównych wydań serwisów informacyjnych. Sytuacja rzeczywiście jest bardzo skomplikowana, wielowątkowa i jest badana na różnych płaszczyznach, dotyczy bezpośrednio naszego kraju, czego prawdopodobnie jeszcze, no powiedzmy, dwa lata temu nikt się nie spodziewał. Żeby nie przedłużać tego wstępu, zostawmy już tutaj naszych znamienitych ekspertów, którzy przedstawią nam specyfikę obecnych wydarzeń na pograniczu z Unii Europejskiej i Białorusi, jak ta sytuacja wygląda z perspektywy działań rosyjsko-białoruskich na wschodniej flance NATO. Panie Grzegorzu, jak mógłby pan zacząć swoje wystąpienie i przedstawić nam specyfikę tych relacji? Dziękuję bardzo. No, nie będę wchodził w szczegóły samego kryzysu granicznego, bo tutaj pan Tomasz zapewne w większym stopniu się nad tym pochyli. Raczej bym się skupił tutaj na roli Rosji w tym kryzysie, o którym tak dużo się mówi w ostatnim czasie, na granicy no, nie tylko Polski, nie tylko Litwy, nie tylko Łotwy, ale też granicy nie tylko Unii Europejskiej, ale jak pan Jakub wskazał, też granicy NATO. I moim zdaniem właśnie w tym wypadku chyba istotniejsza jest ta informacja, że ta wojna hybrydowa, którą toczy Łukaszenka z poparciem Putina, z inspiracji Putina pewnie w dużej mierze, to jest bardziej wojna ze wschodnią granicą NATO niż ze wschodnią granicą Unii Europejskiej, moim zdaniem przynajmniej. Zacznijmy od tego, że ja bym generalnie chyba, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt bezpieczeństwa, nie mówił o działaniach białorusko-rosyjskich na wschodniej granicy Polski, ale raczej o działaniach rosyjskich z wykorzystaniem czynnika białoruskiego. Dlaczego? Dlatego, że w kwestiach militarnych, w kwestiach służb specjalnych, bezpieczeństwa Białoruś jest w tym momencie absolutnie uzależniona od Federacji Rosyjskiej. Absolutnie uzależniona, to znaczy, że nie wiem, rok temu, czy ponad rok temu, zanim jeszcze Łukaszenka nie sfałszował wyborów i zanim nie doszło do ulicznych protestów na Białorusi. Nawet wtedy Białoruś była bardzo głęboko uzależniona od Rosji w aspekcie bezpieczeństwa, w aspekcie militarnym chociażby. Ostatni ponad rok tak naprawdę jeszcze pogłębił mocniej tę zależność, czego efektem będzie, jak dzisiaj poinformowano, nowa doktryna militarna państwa związkowego Białorusi i Rosji. Więc możemy oczekiwać, że także na papierze ta współpraca, może nie tyle współpraca, właściwie uzależnienie Białorusi od Rosji jeszcze zostanie bardziej pogłębione. Białoruś tak naprawdę w tym momencie jest przedłużeniem aparatu służb specjalnych, aparatu bezpieczeństwa Rosji, jest przedłużeniem potencjału wojskowego Federacji Rosyjskiej. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale tak naprawdę Te kilka brygad białoruskich tak naprawdę to jest tylko element sił rosyjskich na tym newralgicznym froncie, czyli tym ewentualnym, potencjalnym froncie wojny z NATO. Więc tak samo jak terytorium białoruskie jest przez strategów rosyjskich
uznawany jako część no, tutaj wojskowej przestrzeni rosyjskiej, tutaj chociażby w sensie planowania. Więc tak naprawdę nie mamy do czynienia ze starciem, z wojną hybrydową z Białorusią, nie mamy do czynienia ze starciem z Białorusią i Rosją, ale tak naprawdę przede wszystkim z Rosją. Jeśli chodzi o sam kryzys migracyjny, o wojnę hybrydową na granicy, no tutaj mamy oczywiście duże zaangażowanie rosyjskie, rosyjskich służb specjalnych. To nie jest przypadkiem, że ci ludzie są ściągani właśnie z tych krajów Bliskiego Wschodu, gdzie rosyjski wywiad ma największe możliwości działania, gdzie wywiad białoruski nie byłby w stanie zorganizować tego typu operacji, takiej, jaką widzimy od kilku miesięcy. To po pierwsze, tutaj niewątpliwie mamy do czynienia z zaangażowaniem rosyjskiego wywiadu. Druga sprawa, tak naprawdę to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej już od wielu tygodni, to jest działanie zgodnie z mechanizmami, które już widzieliśmy w 2015 roku, nieco bardziej na północ, bo przede wszystkim na granicy rosyjsko-fińskiej. Tam podczas gdy cała Europa skupiała się na szlaku bałkańskim czy szlaku śródziemnomorskim, jeśli chodzi o ten eksodus, napływ imigrantów, no to tutaj na północy mieliśmy takie testowanie ze strony Rosji odporności Unii Europejskiej na przepływ imigrantów nielegalnych właśnie na granicy fińskiej. Bardzo dużo takich mechanizmów, szczegółów, które znamy dzięki temu, co się działo w 2015 roku, no jest stosowanych teraz na granicy polsko-białoruskiej. Mówiąc krótko, najpierw Rosjanie przetestowali pewne rozwiązania na małym odcinku granicy z Unią Europejską i te rozwiązania są w dużej mierze teraz stosowane na granicy Rosji, Białorusi, no tak jak wspomniałem, właściwie tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z granicą przecież państwa związkowego Białorusi i Rosji, więc trzeba pamiętać o tym generalnie. Wydaje mi się, że to jest kwestia, która trochę umyka naszym komentatorom, że już od wielu lat granica białoruska jest chroniona także przez pograniczników rosyjskich. Mamy do czynienia ze ścisłą współpracą białorusko-rosyjską w kwestiach celnych, w kwestiach granicznych, ponieważ jest to państwo związkowe Białorusi i Rosji. To tak samo jak w kwestiach wojskowych mamy do czynienia ze wspólną przestrzenią powietrzną Białorusi i Rosji, ze wspólnym systemem obrony tej przestrzeni. Więc mówiąc krótko, mamy do czynienia z wojną hybrydową wypowiedzianą być może przez Łukaszenkę, ale to nie jest wojna Łukaszenki tylko i wyłącznie. To jest wojna Łukaszenki i Putina z Polską, z Litwą, z NATO, z Unią Europejską. I tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To, nad czym można się zastanawiać, to jest fakt, że jednak w odbiorze zachodnim, mainstreamowym pojawia się tylko Białoruś, pojawia się tylko Łukaszenka. Gdzieś ten czynnik rosyjski znika i moim zdaniem, między innymi naszym zadaniem, zadaniem Polski jest przekonanie, udowodnienie też naszym sojusznikom zachodnim, że to jest wojna hybrydowa prowadzona nie tylko przez złego Łukaszenkę, ale tak naprawdę jest to jeden z frontów wojny prowadzonej przez Władimira Putina od wielu lat z Zachodem w różnych aspektach. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. No tutaj z punktu widzenia Władimira Putina jest to bardzo korzystne, bardzo dobre rozwiązanie to, że tutaj Zachód skupia się na konflikcie z Łukaszenką. To Łukaszenka jest tutaj tym złym czarnym ludem, to Łukaszenka próbuje naruszać, pcha tych imigrantów na granicę Unii Europejskiej i NATO. Natomiast ta Rosja gdzieś tam znika, więc z punktu widzenia Kremla jest to bardzo korzystne rozwiązanie, że mamy kogoś takiego jak Łukaszenkę, ponieważ oczywiście Rosja w pewnym momencie, moim zdaniem to jest kwestia czasu, wystąpi z propozycją wobec Zachodu, wobec Unii Europejskiej, że może być tutaj pośrednikiem, mediatorem między Łukaszenką, między Białorusią a Unią Europejską, między krajami Unii Europejskiej, żeby, że tak powiem, rozwiązać ten problem na granicy. To jest oczywiście taktyka stosowana przez Kreml od wielu lat. Tutaj mogę jako przykład podać Syrię,
gdzie Rosja oczywiście zaangażowała się w wojnę domową po stronie Asada, przyczyniła się do jego już faktycznego zwycięstwa, ale cały czas występuje jako mediator, jako pośrednik i niestety duża część Zachodu tak Rosję odbiera. I moim zdaniem z punktu widzenia, biorąc pod uwagę interesy bezpieczeństwa Polski, będzie bardzo niedobrym rozwiązaniem, jeśli faktycznie dojdzie do takiego scenariusza, w którym Rosja w pewnym momencie wystąpi jako pośrednik w negocjacjach między Unią Europejską a Białorusią w kwestii rozwiązania właśnie kryzysu granicznego, ponieważ można oczekiwać, że tutaj Rosja będzie chciała osiągnąć swoje korzyści, a to, co zyska lub straci Łukaszenka i reżim białoruski, to jest akurat najmniej ważne. Dziękuję. Panie Jakubie, trzeba włączyć mikrofon chyba, jest jakiś problem z dźwiękiem. Przepraszam bardzo. Panie Grzegorzu, bardzo, bardzo dziękuję za pana wypowiedź, bardzo, bardzo ciekawą i też myślę, że często umyka w mediach nie tylko polskich, ale europejskich właśnie ten kontekst łączenia Białorusi z Rosją i tego, że tak naprawdę to, co robi Łukaszenka, to jest większa gra geopolityczna w Federacji Rosyjskiej, o czym często zapominamy. Jak mógłbym się teraz zwrócić do pana, panie profesorze, do pana profesora Bajdy, a jak w tej całej układance geopolitycznej wygląda kwestia Europy Środkowo-Wschodniej? I na ile sytuacja po nasileniu tego kryzysu na Białorusi wpłynęła również na państwa naszego regionu? I na ile one są ze sobą solidarne w tych działaniach przeciwko reżimowi z jednej strony Łukaszenki, ale oczywiście w tym szerszym kontekście Rosji? Dzięki za to pytanie i przede wszystkim też dzięki za zaproszenie do tej debaty. I próbując odpowiadać na pana pytanie, ta odpowiedź nie będzie jednoznaczna. Dlatego, że trudno tutaj mówić o jakiejś wielkiej solidarności, jeżeli chodzi o politykę w stosunku do Rosji. Bo tutaj będziemy mieli, nawet w ramach samej Grupy Wyszehradzkiej, będziemy mieli swoisty podział. Z jednej strony mamy dosyć, z naszej perspektywy, dosyć przyjazną zmianę klimatu w Republice Czeskiej. To zwłaszcza w ostatnich miesiącach, w momencie, kiedy Czesi zdecydowali się na wydalenie większości rosyjskich dyplomatów, gdzie placówka rosyjska w Pradze liczebnie była podobna do placówki w Polsce, a tutaj mówimy jednak o państwie, które jest 3,5 razy mniejsze od Polski. Natomiast przy tej zmianie klimatu w Czechach, no jednak wiele działań premiera Orbana na Węgrzech ma taki sznyt prorosyjski. Słowacja jest na tyle pochłonięta wewnętrznym kryzysem politycznym, że nie bardzo w ogóle zajmuje się problematyką międzynarodową. Tutaj niemalże nie jest niewidoczny premier, w niewielkim stopniu jest aktywna na arenie międzynarodowej prezydent Czaputowicz, to jedynie zostało w rękach ministra spraw zagranicznych. Więc te ilustracje niech pokażą, że rzeczywiście jest pewien duży problem, żeby zorganizować jakiś wspólny front. Natomiast te wydarzenia, które mają miejsce na polsko-białoruskiej granicy, one paradoksalnie, zwłaszcza jak ostatnio przygotowując się do tego naszego spotkania, sobie przyjrzałem media, głównie czeskie i słowackie, no bo niestety tutaj brak znajomości węgierskiego nie pozwala mi, żeby sięgnąć do Budapesztu, to media tych naszych najbliższych sąsiadów zaczęły w ogóle dostrzegać, że jest coś takiego jak Białoruś. Także od tej strony to rzeczywiście to, co pan Grzegorz powiedział, że tutaj mało dostrzegamy tego, że jest to przede wszystkim działanie rosyjskie, a nie tyle samodzielna polityka Łukaszenki czy samodzielne akcje Łukaszenki, to tutaj paradoksalnie, jeżeli chodzi o tych naszych południowych sąsiadów,
znowu pojawia się Białoruś, która była tematem zupełnie zapomnianym, więc to od tej strony takiej, no nie powiedziałbym, że edukacyjnej, ale jednak przyniosło jakiś pozytyw, że tutaj mamy do czynienia z większą świadomością, że rzeczywiście mamy za naszą wschodnią granicą twardy reżim autorytarny, który współpracuje z Moskwą, natomiast rzeczywiście te główne artykuły głównie mówiły właśnie o Białorusi bardziej niż o polityce rosyjskiej, ale z kolei, jeżeli przyjrzymy się nieco szerzej, to ta polityka rosyjska w ostatnich tygodniach w Europie Środkowej raczej trudno ją będzie uznać za politykę sukcesu. Bo po pierwsze wzrost cen nośników energetycznych, przede wszystkim cen gazu, ale także cen ropy, spowodowały, że nawet takie państwa jak Serbia, które są do Rosji, nagle w Serbii też wypowiedzi najważniejszych polityków z prezydentem na czele mówią, że ci Rosjanie grają na podniesienie cen surowców energetycznych, że to jest działanie nie fair i tak w stosunku do sojuszników się nie powinno robić. Jeżeli do tego sobie dorzucimy swoistą wizerunkową porażkę Rosji jako dostarczyciela szczepionki, która okazała się dosyć mało skuteczna, no to widzimy, że tutaj jeżeli chodzi o obraz Rosji w regionie, on rzeczywiście uległ ostatnio pogorszeniu. Natomiast jedna rzecz, na którą jeszcze chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to pewien swoisty klimat społeczeństw, głównie w Czechach i na Słowacji, odnośnie tego, co się dzieje na tej polsko-białoruskiej granicy, dlatego że przy artykułach, które się pojawiały stosunkowo często z tydzień, dwa tygodnie temu, teraz już może trochę rzadziej, bo w Czechach wybory parlamentarne, tworzenie nowego rządu, to bardziej wszystkich teraz interesuje, no to faktem jest, że bardzo często te artykuły miały taki wyraz mocno neutralny, znaczy pokazujący, że się zmagamy z tym problemem na granicy, natomiast nie wskazywano najczęściej w tych artykułach, czy działanie rządu polskiego są warte pochwalenia, czy warte potępienia. Natomiast interesująca dla mnie była taka analiza, nazwijmy to analizą jakościową komentarzy pod tymi artykułami, czy komentarzy też pod tymi, nie tylko na samych stronach poszczególnych redakcji, ale także na ich kontach, na przykład twitterowych. Tam wyraźnie było widać, że 90% tych głosów i komentarzy wskazywało, że robimy dobrze, że nie dopuszczamy, że nie pozwalamy sobie na to, żeby reżim Łukaszenki odniósł tutaj sukces. I wydaje mi się, że to jest też pewna rzecz, pewna baza, na której możemy budować tą naszą komunikację z partnerami w regionie. Może na tym na razie bym poprzestał. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. To bardzo ważne jest właśnie zrozumienie też tego szerszego kontekstu, że kwestia Białorusi, tak jak sam pan zauważył, nie była obecna w mediach ani czeskich, ani słowackich, węgierskich. To wydawała się kwestia dosyć odległa, reżim Łukaszenki, który bezpośrednio nie wpływał na bezpieczeństwo tych państw. Widać, że ta sytuacja się obecnie zmienia. Natomiast żeby zrozumieć, jak wygląda sama sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, poprosiłbym pana Tomasza Grzywaczewskiego, żeby nam przybliżył teraz ten kontekst właśnie no działań hybrydowych Łukaszenki, no bo oczywiście to wydaje się taki trochę określenie wytrych, ale no inaczej trudno patrzeć na tą sytuację. Oczywiście jest szerszy kontekst, o którym mówił pan Grzegorz Kuczyński, natomiast o samej granicy i tej destabilizacji, jakby pan mógł powiedzieć. Nie słyszę. Mikrofon. Przepraszam, mikrofon. Bardzo dziękuję za pytanie i bardzo dziękuję za zaproszenie do debaty z tak znamienitymi gościami, ekspertami. Przede wszystkim wydaje się, że działania reżimu w Mińsku i w Moskwie, to jest chyba taki pierwszy rzeczywiście przypadek, kiedy ta broń demograficzna została wykorzystana w sposób całkowicie planowy, celowy,
że nie jest łączona z naturalnymi procesami migracyjnymi, bo oczywiście o wykorzystaniu migrantów jako elementu nacisku w polityce międzynarodowej no mówi się przynajmniej od roku 2015, od tego potężnego kryzysu migracyjnego i od działań prezydenta Erdogana, który mógł przez swoje terytorium przepuszczać bądź nie przepuszczać migrantów, częściowo uchodźców, którzy z Bliskiego Wschodu próbowali przedrzeć się do Europy. Wtedy, jak pamiętamy, Unia Europejska po prostu zapłaciła Ankarze za to, żeby te osoby pozostały na terytorium Turcji, nie wędrowały szlakiem bałkańskim do Europy. Mamy kazus sprzed kilku miesięcy, kiedy Maroko zdecydowało się otworzyć granice dla migrantów z hiszpańską enklawą w Ceucie, w odwecie za to, że Hiszpania zgodziła się na leczenie przywódcy Frontu Polisario. Front Polisario jest to organizacja walcząca o niepodległość Sahary Zachodniej, postrzegana przez władze Maroka jako separatyści. I w odwecie za ten ukłon w stronę Frontu Polisario Maroko po prostu otworzyło swoje granice i nagle okazało się, że Ceutę szturmują tysiące ludzi, którzy próbują w ten sposób dostać się do Unii Europejskiej. Więc to był już taki przykład właśnie wykorzystania migrantów już stricte jako broni politycznej, ale jednak to było takie trochę działanie bardziej pasywne, w sensie nie pilnujemy granicy, no przepuszczamy tych migrantów, mówimy im, no to tam płyńcie, będziecie w Europie, ale to było takie, powiedziałbym, działanie no właśnie bardziej w charakterze pasywnym, po prostu nie pilnowania granicy. Natomiast w przypadku tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie, mamy jednak do czynienia z doskonale zaplanowaną, przygotowaną, a obecnie prowadzoną operacją o charakterze takim quasi militarnym, gdzie bronią stają się właśnie migranci. Także te scenariusze, które eksperci kreślili już od kilku lat, że no właśnie w taki sposób będzie można wykorzystywać migrantów, teraz się spełniają i w tym znaczeniu myślę, że jest to sytuacja precedensowa, no bo tutaj jakby nie ma żadnych naturalnych przyczyn, które mogłyby tę migrację wywołać. Jak wiemy, Białoruś nie graniczy z państwami, skąd ci migranci pochodzą. Doniesienia o tym, że migranci z Afganistanu przedostali się łącznie z tym słynnym kotem w ciągu kilku dni pieszo z okolic Kabulu, no można raczej między bajki włożyć. Także mamy operacje służb specjalnych, rosyjskich i białoruskich, w której wykorzystano migrantów. No i ta presja cały czas trwa. I teraz podstawowe pytanie brzmi, na ile skuteczna będzie ochrona granicy przez polski rząd, na ile będziemy w stanie tą granicę uszczelnić i na ile zniechęci to reżimy w Mińsku i w Moskwie do kontynuowania tej operacji. Pojawiają się takie głosy, że ta śluza, bo tak przecież nazywa się ta operacja, jak ujawniła telewizja Biełsat, czy na ile ta śluza może się, czy już zaczęła się zapychać. Pojawiają się informacje wskazujące, że wizy turystyczne na lotnisku w Mińsku nie są wydawane obywatelom kilku krajów, w tym między innymi bodajże Afganistanu, Iranu, no krajów, skąd mogą pochodzić migranci. Pojawiły się takie informacje o tym, że niektórzy migranci zostali zatrzymani, aresztowani przez służby białoruskie, co mogłoby wskazywać na to, że reżim trochę może w pewnym sensie wciągać się w swoją własną pułapkę, że ta granica będzie szczelna, to nagle ci migranci staną się problemem dla samego reżimu prezydenta Łukaszenki. Czy tak jest? No tego do końca nie wiemy. Mówi się też o tym, że po interwencji między innymi polskich władz wstrzymane zostały loty z Iraku realizowane przez linie irackie, bodajże katarskie, ile dobrze pamiętam. A przy czym tu chodzi głównie o to z Bagdadu. Pytanie, czy takie loty cały czas odbywają się z innych miast w Iraku, chociażby z Irbilu, czyli stolicy autonomicznego regionu Kurdystanu. Tego do końca nie wiemy, także w tym momencie trudno jest ocenić, na ile ta operacja jest dalej kontynuowana, na ile cały czas te samoloty przywożą tysiące ludzi do Mińska. Tym niemniej, tak podsumowując, rzeczywiście mamy do czynienia z wydarzeniem precedensowym, czyli takim w pełnym znaczeniu tego słowa wykorzystaniu migrantów jako broni demograficznej do dokonywania agresji przeciwko innemu państwu, a w tym wypadku blokowi państw, bo tak jak tutaj bardzo celnie zauważył Grzegorz Kuczyński, to jest wojna prowadzona przede wszystkim przeciwko NATO. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I kolejny element oczywiście jest rzeczą jasną, że tę operację prowadzi i Mińsk, i Moskwa, próbując realizować kilka celów, to może w dalszej części debaty, bo tutaj destabilizacja granicy jest myślę tylko jednym z kilku celów, jakie reżimy próbują
osiągnąć. Jednym z nich jest, myślę, odwracanie uwagi od innych wydarzeń. Tutaj również Grzegorz Kuczyński celnie zauważył, że przecież mamy to państwo związkowe Białorusi i Rosji. Zupełnie jakby umknął fakt, że bodajże 2 bądź 3 tygodnie temu wreszcie sfinalizowano projekt tej tak zwanej pogłębionej integracji pomiędzy Białorusią i Rosją. Jakoś wydarzenia na granicy właśnie ten fakt zupełnie przykryły i już takie formalne podpisanie tej pogłębionej integracji ma się odbyć w Dzień Jedności Rosji, 4 listopada, święto związane z wypędzeniem Polaków z Kremla, a także symboliczna data, kiedy faktycznie no, w dużej mierze Białoruś stanie się państwem marionetkowym. Ja myślę, że ten kryzys też te wydarzenia w pewnym sensie przykrywa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie Tomaszu też tutaj za nakreślenie tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Też wracając do wcześniejszych kryzysów, no, trudno rzeczywiście porównywać to z sytuacją, która miała miejsce ze szlakiem bałkańskim. Wtedy rzeczywiście no, granica turecka była tym miejscem, skąd następował ta presja migracyjna. Natomiast oczywiście no, nie było to zjawisko sztucznie wytworzone, tak jak to ma miejsce teraz w przypadku Białorusi. Ja mam do panów jeszcze takie pytanie, biorąc pod uwagę oczywiście sam fakt, że no, ten szlak został już otwarty w państwach Bliskiego Wschodu, jest już świadomość, że Tak jak istniał szlak bałkański, gdzie przejście przez cały szlak do Niemiec zajmowało chyba migrantom około miesiąca, jeśli się nie mylę. Natomiast no, w tej świadomości tej szlaku białoruskiego 3 dni i można być już u bram Berlina. Jak panowie to widzą? Czy może to być również w przyszłości zagrożenie dla Białorusi i Rosji, gdzie rzeczywiście może się otworzyć nowy szlak migracyjny. Czy jeśli ja mogę zabrać głos? Trzeba pamiętać o tym, że Rosja ma swoje własne poważne problemy z imigrantami. Oczywiście to są innego rodzaju imigranci, bo to są imigranci zarobkowi, głównie z krajów Azji Środkowej. Ale chociażby ostatnie miesiące pokazują, że jest no, niebywała eskalacja napięć pomiędzy lokalną ludnością, głównie rosyjską, słowiańską, a właśnie przybyszami z takich krajów jak Tadżykistan i Kirgistan. Więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę jednak to, że rosyjskie służby no, myślą dość racjonalnie, to tutaj to nie jest przypadek, że Rosjanie wykorzystują właśnie Białoruś do tej wojny hybrydowej z użyciem siły ludzkiej, że tak powiem, z NATO i z Unią Europejską, a nie na przykład obwód kaliningradzki. No, bo chociaż oczywiście tutaj jest też kwestia zabezpieczeń granicznych. Natomiast tutaj niewątpliwie, o ile Rosjanie mają swoje własne problemy i nie będą, moim zdaniem, nie będą się jakoś mocniej angażować w ściąganie kolejnych setek czy tysięcy imigrantów z Syrii, z Afganistanu, z Afryki, jak widzimy też, to tu Białoruś może mieć większy problem i to już teraz widać, że jeśli wierzyć tym doniesieniom, które się pojawiają od kilku dni, że na przykład z Grodna wywozi się gdzieś w jakimś nieznanym kierunku, zapewne po to, żeby później ich no, wyekspediować też drogą powietrzną do krajów, z których przybyli imigrantów, i robią to służby białoruskie, to może świadczyć o tym, że ta operacja prowadzona przez Łukaszenkę no, wytraciła impet i tak naprawdę no, trudno tutaj dostrzec jakiś nowy element, który miałby zachęcać Łukaszenkę i stojących za nim Rosjan do ponownego nasilenia tej presji migracyjnej na granicę. Wydaje mi się, że o ile tu niestety muszę wrzucić kamyczek do krajowego podwórka. Nie chciałbym tutaj wdawać się w dyskusję o tym, jak to wewnętrznie, tutaj politycznie i medialnie jest cała ta sytuacja w Polsce interpretowana. Natomiast no, niewątpliwie pewne rzeczy medialno-polityczne, które się w ciągu ostatnich tygodni wydarzyły w Polsce,
No one były jakimś sygnałem dla Łukaszenki, dla Putina, żeby tę presję kontynuować. No, mam nadzieję, że nie pojawią się znowu jakieś zdjęcia dzieci z Michałowa, czy imigrantów, rzekomych Afgańczyków z Usnarza, czy inne tego typu elementy, które będą zachęcały Łukaszenkę i Putina do kontynuowania tej wojny hybrydowej, bo pamiętajmy o tym, że ta wojna hybrydowa moim zdaniem ona jest ważniejsza w wymiarze informacyjnym niż w wymiarze fizycznym, czyli tym, co się dzieje na samej granicy. To tyle. Tak, dziękuję bardzo. A jeśli mogę zapytać też o, no bo powstały jakieś nowe szlaki przerzutowe też tych ludzi, jak rozpoznanie też służb białoruskich, rosyjskich, możliwości przetransportowania tych ludzi też. Czy istnieje zagrożenie, na przykład też to było podnoszone, że będzie to w przyszłości szlak, gdzie nie będą już transportowani ludzie, tylko już mogą być czy broń, czy narkotyki, czy może dochodzić do, może być otwarty nowy szlak przemytowy, czy istnieje takie zagrożenie? Może pan Tomasz Grzywaczewski mógłby odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Znaczy tak, oczywiście, no to już od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia o tym, że poza ludźmi mogą być właśnie przemycane czy te narkotyki, czy to broń. Jestem przekonany, że tak, to znaczy, że Łukaszenka będzie starał się takie możliwości wykorzystywać. Tu jest jeszcze jedno pytanie, bo tu jeszcze jest potencjalnie takim elementem, który można byłoby wykorzystać destabilizacyjnie, jest granica białorusko-ukraińska, o czym chyba też często zapominamy, że jeżeli polska granica zostanie uszczelniona, to można próbować przerzucać właśnie szczególnie narkotyki czy broń właśnie przez tę granicę ukraińsko-białoruską, wywierać presję na Ukrainę. Zresztą Łukaszenka w swoich ostatnich wystąpieniach dosyć ostro wypowiadał się w trakcie manewrów Zapad, chociażby mówił o tym, że musimy bronić południowej flanki Ukrainy, że ta południowa flanka, południowej flanki Białorusi, że ta południowa flanka jest zagrożona. Więc myślę, że to jest taka granica, którą warto zwrócić uwagę. Zresztą też kilka tygodni temu komendant główny Polskiej Straży Granicznej wspominał, że istnieje ryzyko no właśnie tego, że migranci czy różnego rodzaju nielegalne towary mogą pojawić się na granicy polsko-ukraińskiej, ale będą one pochodziły z Białorusi. Ten szlak z punktu widzenia migrantów jest o wiele trudniejszy, jednak te rejony pogranicza białorusko-ukraińskiego są po prostu bardzo dzikie. To jest przede wszystkim po lesie, bagna, rozlewiska, szczególnie na terytorium, mam wrażenie, że nawet na Białorusi tam duża część została zmeliorowana, ale po stronie ukraińskiej to są naprawdę puszcze, właśnie bagniska, gdzie łatwo po prostu zniknąć, zagubić się i po prostu z takiego miejsca nie wrócić, więc to są tereny po prostu terenowo o wiele bardziej skomplikowane do pokonania, ale mogą być bardzo atrakcyjne w związku z tym dla różnego rodzaju przemytników, którzy mogą tam się z kolei bardzo łatwo ukryć. Także ja myślę, że taki scenariusz jest absolutnie jak najbardziej realny. Natomiast to, że w tym momencie ta migracja może ulec osłabieniu, no moim jednak zdaniem jest wynikiem po prostu skutecznego działania państwa polskiego, tego, że udało się tę granicę w dużej mierze jednak w jakimś stopniu uszczelnić. Wiadomo, no nie w 100%, cały czas mamy informacje o zatrzymanych migrantach, ale nie wiemy, ilu z nich nie zostało zatrzymanych. Natomiast wydaje się, że jednak ta granica jest coraz bardziej uszczelniana. Podobnie zresztą stało się na Litwie. Litwa też dosyć skutecznie zadziałała. Zresztą pamiętajmy, że ten kryzys rozpoczął się na Litwie w czerwcu i właśnie po bardzo stanowczej odpowiedzi władz w Wilnie Mińsk skierował ostrze tego migracyjnego miecza w stronę Polski. Także tutaj ta taktyka jednak uszczelniania granicy przynosi efekty, ale też jak to zauważył Grzegorz Kuczyński, no jednak wojna informacyjna tutaj jest chyba najważniejszym wymiarem tego, co się dzieje. Ja myślę, że największą z kolei klęską Polski jest to, że ten atak pokazał, ujawnił, jakie głębokie podziały są w polskich mediach, w polskich środowiskach opiniotwórczych, wśród polityków. No, jeżeli okazało się, że niektóre media są w stanie mówić wręcz głosem propagandy kremlowskiej czy mińskiej w obliczu tego zagrożenia, no to jest dla
tych reżimów wspaniała wiadomość. Znaczy oni dokonali sprawdzenia, zaatakowali w ten sposób Polskę, a teraz widzą, że tutaj jest doskonały potencjał do dzielenia Polaków, do wykorzystywania tych animozji, że po prostu z Polakami można sobie w ten sposób poradzić, że można podsycać wojnę polsko-polską, że można działać tak, żeby Polacy walczyli między sobą i nie mieli czasu bronić się przed zewnętrznym zagrożeniem. Także ja przyznam szczerze, że to jest ten element okresu, który dla mnie osobiście jest najbardziej przerażający i ponury, i który z tego punktu widzenia moim zdaniem jednak jest sukcesem Mińska i Kremla, choć sama operacja destabilizowania granicy już w mniejszym stopniu, jak mówię, tutaj te działania chyba okazały się skuteczne, ale musimy być gotowi na to, że właśnie mogą popłynąć narkotyki, może popłynąć broń, mogą być nawet być może próby przerzucania jakichś grup o charakterze terrorystycznym, i to nie tylko przez polsko-białoruską granicę, ale właśnie przez granicę polsko-ukraińską, ale z wykorzystaniem Ukrainy jako państwa tranzytowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Jakbyśmy jeszcze mogli wrócić do źródeł tej migracji, no bo jak wiadomo, ci migranci nie pojawiają się nagle na Białorusi, tylko trafiają tam z państw Bliskiego Wschodu czy z Afganistanu. Jakie są możliwości też, czy to polskiej dyplomacji, czy służb, działania na Bliskim Wschodzie i też jak to wygląda w kontekście rywalizacji, no prawdopodobnie bardziej z Rosją niż z Białorusią, bo tak jak pan Grzegorz Kuczyński też w swoim wystąpieniu podkreślał, że jednak to Rosja ma wpływy w takich państwach, czy w Syrii, czy prawdopodobnie teraz będzie budować też swoje wpływy w państwie talibów, w Afganistanie. Natomiast nasze służby próbują, tu jest kwestia też dialogu chociażby z Turcją, która jest jednym z tych państw, skąd migranci trafiają na Białoruś. Jakby panowie mogli to skomentować. Znaczy, wydaje mi się, że jeśli mówimy o kierunkach tej migracji, to oczywiście początkowo przez bardzo długi okres mieliśmy do czynienia z napływem, no raczej importem tak zwanych turystów Łukaszenki z dwóch kierunków powietrznym, że tak powiem, czarterami, liniami lotniczymi z Iraku i z Turcji. I to byli w dużej mierze jednak mieszkańcy Iraku, mieszkańcy innych krajów Bliskiego Wschodu, głównie Syryjczycy. Później doszły do tego różne osoby narodowości z krajów afrykańskich, prawda? To udało się ostatnio ograniczyć faktycznie, chociażby jeśli chodzi o Bagdad. Natomiast no, tutaj ciągle pozostaje ta kwestia i moim zdaniem, jeśli możemy mówić w ogóle o tym, o jakimś zwrocie w całej tej historii, w zwrocie takim negatywnym z naszego punktu widzenia, no tutaj pozostaje wciąż ten wątek afgański, bo wbrew temu oczywiście, co niektórzy mówili, pisali początkowo, gdy to się zaczęło na granicy polsko-białoruskiej, tam nie było Afgańczyków i tych Afgańczyków ciągle nie ma tak naprawdę, a na pewno nie ma tam uciekinierów z Afganistanu, tych uciekinierów, którzy zbiegli z tego kraju w wyniku przejęcia władzy przez talibów. Tych Afgańczyków tam nie ma, to trzeba to podkreślić, co nie oznacza, że ten problem może się pojawić w przyszłości. I tutaj, skoro była mowa o roli Rosji w całej tej historii, to jeśli generalnie w przyszłości, najbliższej nawet, pojawią się ci Afgańczycy, uchodźcy afgańscy, nawet ci autentyczni uciekinierzy przed reżimem talibów na granicy polsko-białoruskiej, to nastąpi to dzięki przede wszystkim zaangażowaniu Moskwy. Dlaczego? Dlatego, że naturalnym szlakiem tutaj jest Azja Środkowa, Rosja, Białoruś, Polska. Póki co wiemy o tym, że mnóstwo Afgańczyków, którzy uciekali po zwycięstwie talibów w połowie sierpnia, skierowała się jednak do Iranu, do Pakistanu, jakaś część do krajów Azji Środkowej, graniczących z Afganistanem. No i teraz pytanie, gdzie oni mogą dalej się kierować? Oczywiście ci, których stać na to, mogą próbować dostać się bezpośrednio na zachód, chociażby drogą powietrzną. Natomiast no, nie można tu wykluczyć, że jakaś część z tych uciekinierów, na przykład ci, którzy
znaleźli się w krajach Azji Środkowej, że oni później trafią poprzez Rosję na granicę polsko-białoruską. I tu jest to zagrożenie, bo o ile my możemy działać, w sensie państwo polskie, które działa, MSZ Polski działa, chociażby w Iraku czy w Libanie, gdzie są też uchodźcy z Syrii i gdzie jest prowadzona kampania informacyjna polska, której podstawą jest przekonywanie tych ludzi, że tutaj to nie jest tak, że oni sobie przylecą do Mińska, ktoś ich przewiezie na granicy i w kilkadziesiąt godzin później autostradą wolności dotrą furgonetkami do Niemiec. Tak nie jest i tutaj podjęto takie działanie informacyjne ze strony państwa polskiego. Natomiast w przypadku Afganistanu, w przypadku Iranu i Pakistanu, Tadżykistanu chociażby, gdzie znalazło się dużo uchodźców afgańskich, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Tutaj najwięcej będzie zależało jednak od postawy władz rosyjskich. Jeśli oni zdecydują się jednak kontynuować czy zwiększyć presję na granicę z Polską, to nie ma wątpliwości, że ci Afgańczycy, i to już będą autentyczni uciekinierzy przed reżimem talibów, oni się na granicy z Polską znajdą. Obawiam się, że Rosjanie się na takie rozwiązanie zdecydują, bo to będzie można dużo łatwiej, korzystniej z punktu widzenia Łukaszenki i Putina rozegrać informacyjnie. Bo o ile możemy tutaj mówić o dlaczego jacyś Somalijczycy, może nie Somalijczycy, ale obywatele innych krajów nagle znajdują się na granicy z Polską, i możemy o tym dyskutować, czy to jest kwestia, czy to są motywy ekonomiczne tak naprawdę, a nie ucieczka przed obawa o własne życie, no to jeśli to pojawią się tutaj uchodźcy z Afganistanu, którzy wyjechali stamtąd po objęciu rządów przez talibów, no to informacyjnie Rosja, Białoruś, czy pewne media w Polsce niestety powtarzające narrację wschodnią, no, oni wszyscy będą mogli tutaj to informacyjnie dużo lepiej rozegrać. I jeśli mówimy o tym, co może być dalej na granicy polsko-białoruskiej, bo oczywiście teraz możemy mówić o pewnej stabilizacji, nie ma jakiegoś przełomowego wydarzenia na granicy. Tutaj państwo polskie, tak jak Tomasz Grzywaczewski wskazał, dość skutecznie działa. No to jeśli, moim zdaniem, jeśli coś się może zmienić w najbliższym czasie, to będzie to pojawienie się dużej liczby uchodźców afgańskich i oczywiście propaganda białoruska, propaganda rosyjska będą chciały to tutaj skutecznie wykorzystać przeciwko Polsce, uderzyć tutaj w tę strategię obronną realizowaną przez państwo polskie. Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Mam teraz pytanie do pana profesora. Tak. Tak. Przepraszam, tylko tak ad vocem, bardzo przepraszam. Dodam tylko tutaj do słów Grzegorza, że wydaje się, że to, co może się wydarzyć w najbliższym okresie, to jest pojawienie się też większej liczby ofiar śmiertelnych. Nadciągają chłodniejsze dni, mrozy. To jest też z punktu widzenia Białorusi doskonały zabieg propagandowy, mając zmiękczać, tak mówiąc, brutalnie i dzielić coraz bardziej opinię publiczną. Także ja tutaj zakładam, że reżim będzie sięgał do tej metody po to, żeby próbować wrzucić presję na Polskę. Także niestety prawdopodobnie kolejne osoby zapłacą życiem za politykę Putina i Łukaszenki. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Jeśli możemy się teraz odnieść właśnie do tych dwóch wypowiedzi i tych zagrożeń, które stoją przed Polską, ale też przed regionem. Panie profesorze, czy są jakieś możliwości działań tutaj w ramach regionu Europy Środkowo Wschodnie. Oczywiście biorąc pod uwagę interesy poszczególnych państw, wiadomo, że Polska czy Węgry czy Czechy, Słowacja mają inne interesy. Natomiast no, w chwili obecnej to doraźne zagrożenie, które wydaje się też być widoczne w państwach regionu, czy może wpłynąć na jakieś działania w przyszłości w ramach regionu? Proszę Państwa, przede wszystkim przepraszam za ten usterkę techniczną, znaczy musiałem zrestartować swoje połączenie internetowe, więc niestety część dyskusji mi uciekła i tutaj trudniej będzie się było odnosić do wcześniejszych wypowiedzi, ale próbując z kolei trochę odpowiedzieć Panu na to pytanie, myślę, że paradoksalnie ta sytuacja, zwłaszcza jeżeli ona się będzie przedłużała, zwłaszcza jeżeli dojdzie do jednak wyłapywania tych grup migrantów, którym się uda przejść przez granicę, tak jak teraz
to się dzieje, że jest większa na przykład już ich liczba na granicy polsko-niemieckiej, to paradoksalnie może spowodować powrót do tej głębszej współpracy wyszehradzkiej, bo pamiętajmy, że Grupa Wyszehradzka, ona oczywiście jest jak sinusoida, raz rozwija się wspaniale ta współpraca, innym razem prawie że obumiera. Natomiast jednym z takich momentów, kiedy w sposób taki dosyć zbieżny prezentowaliśmy nasze poglądy, gdzie stanowiliśmy swoisty niemalże monolit w ramach Unii Europejskiej, to ten kryzys uchodźczy z 2015 roku, znaczy i wówczas polityka też i Berlina, i Komisji Europejskiej próbująca narzucić przyjmowanie kwotowe uchodźców. Myślę, że dzisiaj z każdym dniem, zwłaszcza, nie wiem, jak w przypadku Czech trochę opadnie już ten kurz powyborczy, będą docierały nowe informacje o tym, że nadal jest dosyć duży nacisk tych grup na granicę polsko-białoruską, że część z nich pomimo tych obostrzeń się przedostaje, no bo trudno, żeby tą granicę można było w pełni uszczelnić, to wydaje się, że w tym momencie będziemy mogli liczyć na i wsparcie, które już chociażby ze strony Węgier było deklarowane, wsparcie w postaci wojsk pogranicznych czy służb ochrony granic, tak jak były wspólne przecież patrole wyszehradzkie na granicy węgiersko-serbskiej, więc powrót do tego wydaje się prawdopodobny i wówczas myślę, że też można to wykorzystać z naszej perspektywy informacji nie pokazujące, że rzeczywiście tutaj Grupa Wyszehradzka tego dorobku Schengen, bo to w tych kategoriach wówczas było w 2015 roku przedstawiane i myślę, że do tego możemy powrócić. Dziękuję. Mam nadzieję, że odpowiedziałem chociaż częściowo na pana pytanie. Tak, jak najbardziej. Tylko też, jeśli mogę jeszcze o jedną rzecz dopytać, czy też się zwiększy świadomość społeczeństw tych państw odnośnie zagrożenia, jakim są działania Federacji Rosyjskiej, czy obecna sytuacja i to, że tak jak pan sam zaznaczył, jest to nagłaśniane w ichniejszych mediach, słowackich, czeskich czy węgierskich, czy zmieni to jednak trochę optykę społeczeństw tych państw wobec Rosji? Ja myślę, że może podtrzymać ten trend podnoszenia pewnej świadomości zagrożeń rosyjskich, jeżeli chodzi o Czechy. Jeżeli chodzi o Słowację, nie, trudno mi jest powiedzieć, dlatego że rzeczywiście Słowacy są w tak pertynentnym wewnętrznym kryzysie politycznym, że to ich głównie interesuje, ale niewykluczone, że też dla społeczeństwa będzie te nowe informacje spowodują, że rzeczywiście to zagrożenie zostanie dostrzeżone. Natomiast wydaje mi się, że najciekawsze konsekwencje mogą mieć miejsce na Węgrzech. Mianowicie w przyszłym roku są planowane wybory parlamentarne. Premier Orban nie ukrywał swojej chęci współpracy z Rosją na wielu płaszczyznach. Od tego stosunkowo ostro zaczęła się odżegnywać opozycja i teraz i zobaczymy, czy ta współpraca węgiersko-rosyjska w obszarach takich chociażby jak energetyka, czy też w takim obszarze jak zgoda na umieszczenie banku rosyjskiego w Budapeszcie, przeniesienie tego banku z Pragi. Czy to nie spowoduje paradoksalnie, że zamiast wzrastać słupki poparcia dla premiera Orbana, może to się stać jednym z elementów na przykład, no nie wiem, jego przegranej wyborczej. Także zobaczymy, czy to nawet tego rodzaju konsekwencji nie przyniesie nam ta sytuacja, którą teraz obserwujemy. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Więc może tak podsumowując naszą debatę, bo wiele wątków i patrzyliśmy na to zagrożenie na granicy polsko-białoruskiej na różnych poziomach. Tutaj oczywiście geopolitycznym, o którym mówił pan Grzegorz Kuczyński i to, co często nie jest podkreślane przez media polskie i europejskie, że to nie jest konflikt między Polską a Białorusią, że tak naprawdę tutaj
jest Rosja i tak naprawdę Kreml, który traktuje Łukaszenkę jako pewnego rodzaju narzędzie w swojej geopolitycznej grze. Kryzys, który narasta na granicy polsko-białoruskiej, wydaje się, że jeszcze nie ma takiej dynamiki malejącej cały czas, to zagrożenie istnieje. No i w wymiarze, tak jak pan profesor Piotr Bajda twierdzi, może zacznie się tworzyć jakaś tutaj większa solidarność w ramach regionu wyszehradzkiego, jeśli rzeczywiście społeczeństwa zdadzą sobie sprawę, że to zagrożenie rosyjskie jest, to nie jest coś odległego, co wydawało się kiedyś, że kwestia Białorusi to jest jakaś tam daleka, egzotyczna republika, która nie ma żadnego przełożenia na życie państw Europy Środkowej i państw Unii Europejskiej i NATO. I tak jak panowie też tutaj podkreślaliście, ten wymiar rywalizacji głównie dotyczy właśnie nie Unii Europejskiej, a NATO, że to NATO jest tym głównym wrogiem, zagrożeniem dla Rosji. Zresztą przecież ostatnie decyzje Moskwy o rezygnacji ze swojej reprezentacji przy NATO w Brukseli i zamknięcie ośrodka w Moskwie. Może pan Grzegorz Kuczyński mógłby jeszcze tą kwestię skomentować, bo to dosyć ciekawe jest dla naszych widzów. Znaczy, zanim przejdę tutaj do kwestii NATO, Rosja, Białoruś, Polska, jedna tylko jeszcze uwaga. Faktem jest, że te informacje o tym, że tak wielu tych nielegalnych imigrantów pojawiło się w Niemczech, biorąc pod uwagę informacje naszych władz, że mniej więcej około 5% nielegalnych imigrantów przedzierających się przez granicę, im się to udaje, tak? Nasze służby nie są w stanie ich zatrzymać, no to tylko mogłoby świadczyć o tym, że ta presja jest duża. W ostatnim czasie była przynajmniej bardzo duża i to tylko świadczy o tym, jak dużą liczbę nielegalnych imigrantów władze Łukaszenki, władze białoruskie przepychają na naszą stronę. Bo można oczywiście dyskutować to, że tylu imigrantów pojawiło się na terytorium niemieckim, wynika z nieskuteczności naszych służb, czy właśnie bardziej z tego, że jest ich dużo, dużo więcej, więc procentowo przy tej skuteczności dotychczasowej naszego państwa no, efekty są takie, jakie widzimy. Ale przechodząc do kwestii Rosji, NATO, ja zawsze powtarzam przy tego typu kwestiach, problemach, no, rzućmy okiem na mapę. Spójrzmy, gdzie leży Białoruś. Gdzie jest ta granica polsko-białoruska, na której no, od wielu tygodni mamy do czynienia z kryzysem, z wojną hybrydową i gdzie leży obwód kaliningradzki, gdzie przebiegają granice generalnie między NATO, a nie tylko Rosją, ale generalnie państwem związkowym Białorusi i Rosji. To pokazuje, jak ważne jest powtarzanie, przypominanie o tym, że mamy do czynienia z kryzysową sytuacją na granicy nie tylko Unii Europejskiej, ale właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest jedna rzecz. Trzeba pamiętać o tym, że w swoich scenariuszach Rosjanie mogą brać pod uwagę wykorzystanie nielegalnych imigrantów jako elementu agresji przeciwko krajom NATO i wcale bym nie wykluczał, że to, co się działo teraz, dzieje się cały czas, też było wpisane w scenariusz ćwiczeń Zapad 2021, które we wrześniu odbywały się tutaj właśnie na obszarze między innymi Białorusi. To jest jedna kwestia, to, że powinniśmy brać pod uwagę aspekt czysto militarny tego, co dzieje się teraz na granicy z Białorusią. Druga kwestia, ona też się wiąże z relacjami NATO-Rosja, to jest Ukraina. Moim zdaniem, i to powtarzam od dłuższego czasu, kryzys wywołany przez Rosję przy użyciu narzędzia białoruskiego tak naprawdę ma odciągać uwagę świata, uwagę Zachodu, uwagę NATO, Unii Europejskiej od Ukrainy. Bo z całym szacunkiem dla Białorusi, dla ich znaczenia, dla ich dążeń niepodległościowych, z punktu widzenia Kremla kluczowa jest Ukraina, kluczowe jest odzyskanie kontroli nad Ukrainą.
To też trzeba brać pod uwagę, zwłaszcza w kontekście chociażby ostatniej wizyty sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych w Kijowie, wcześniej był w Gruzji, dzisiaj jest w Rumunii, więc zresztą wczoraj też w Kijowie bardzo mocno wypowiedział się na temat Rosji, powiedział, że Moskwa nie ma prawa w ogóle zabierać głosu w kwestiach tego, czy Ukraina chce zostać członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc ten, moim zdaniem ten element ukraiński jest tu bardzo ważny, bo z punktu widzenia Rosji, bez, jeśli Rosja nie będzie kontrolowała Ukrainy, nie będzie panowała nad Ukrainą, nawet nie mówię w sensie bezpośredniej okupacji czy aneksji tego kraju, oczywiście nie. Chodzi o to, żeby wrócić przynajmniej do stanu sprzed 2014 roku. To Rosja nigdy nie będzie znaczącym mocarstwem na teatrze europejskim i to już wiemy od dawna, pisał też o tym wiele, wiele lat temu Zbigniew Brzeziński, więc Ukraina jest tutaj kluczem do mocarstwowości Rosji na teatrze, na obszarze europejskim i w tym kontekście to, co się dzieje na Białorusi, odciąga uwagę Zachodu, NATO od sytuacji tutaj na tym odcinku południowym. Moim zdaniem to ten odcinek jest tutaj istotny i zajmując się kwestiami białoruskimi, zajmując się kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, na granicy NATO, Unii Europejskiej z Białorusią, nie powinniśmy spuszczać z oczu sytuacji, która dzieje się bardziej na południe. Tym bardziej, że oczywiście, tak jak tutaj też Tomasz Grzywaczewski wspominał, ta Ukraina może być w pewnym momencie wykorzystywana w tej wojnie hybrydowej z wykorzystaniem imigrantów przez Rosję i przez Białoruś. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Czy panowie jeszcze chcieliście coś dodać do... Chciałem bardzo panom podziękować za bardzo ciekawą, wielowątkową debatę. Gośćmi naszej debaty był dzisiaj pan Grzegorz Kuczyński. Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Pan profesor Piotr Bajda. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za pana udział. Dziękuję, szczególnie mimo tych problemów technicznych. I pan Tomasz Grzywaczewski. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu, za udział i bardzo ciekawe komentarze. Nie słychać pana Tomasza. Ciągnij mikrofon. Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Dziękuję panom bardzo. Życzę miłego wieczoru.